Kolejny odcinek i kolejna rocznica. Tym razem świętujemy urodziny streamera, który wszedł na rynek w 2013 roku i szybko zyskał miano jednego z najlepszych na świecie. Po urodzinowych odcinkach poświęconych markom NAD i PSB Speakers nadszedł czas na Blue Sounda. Zatem dzisiaj opowiem Wam o streamerze NodeX, czyli jubileuszowej wersji ukochanego, niezastąpionego, jedynego w swoim rodzaju Node'a. A Was, jeśli tylko mieliście okazję posłuchać Node'a w jakiejkolwiek wersji, zapraszam już teraz. Napiszcie w komentarzu o swoich wrażeniach. Dajcie też znać, jakie urządzenia lub jakie inne tematy chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Tymczasem, ja mam na imię Janek i zapraszam Was na odcinek poświęcony edycji specjalnej kultowego urządzenia. Przed Wami Blue Sound NodeX. Każdy, kto kiedykolwiek szukał streamera, musiał prędzej czy później trafić na podstawowego Node'a. Urządzenie, które z marszu zdobyło serca melomanów, oferując jakościowe brzmienie w bardzo przystępnej cenie. Kiedy dodamy do tego jeszcze jego funkcjonalność, można stwierdzić, że jest to streamer idealny. Uważam więc, że w 10. rocznicę jest co celebrować. NodeX na płaszczyźnie wizualnej różni się od ostatniej wersji dwiema cechami. W X zastosowano srebrną, satynową farbę oraz w miejscu małego jacka osadzono port 6,3 mm. Jubileuszowy model jest więc także samowystarczalnym źródłem dla koneserów poważniejszych słuchawek. W tym miejscu podkreślę, że w układzie wzmocnienia dla słuchawkowego wyjścia analogowego zastosowano high-endową technologię THX AAA. Na wierzchu urządzenia znajdziemy także dotykowy panel, dzięki któremu możemy sterować odtwarzaniem, zmieniać poziom głośności czy włączać presety odtwarzania skonfigurowane wcześniej w apce BlueOS. Producent do pudełka dodaje także pilot. To niemała nowość, ponieważ we wcześniejszych edycjach go nie było. Nie jest to na pewno gadżet niezbędny, gdyż NodeX w pełnym zakresie obsłużymy przy pomocy smartfonu. Ale załóżmy, że telefon leży gdzieś daleko albo robimy sobie social mediowy detox. Wówczas pilot na pewno się przyda. Wspomniałem chwilę temu o szerokiej gamie możliwości tego urządzenia. Aby obronić swoje słowa, pozwólcie, że przedstawię Wam opcje wyjść oraz wejść. Do wzmacniacza możemy NodeX podłączyć dzięki wyjściu analogowemu, koaksjalnemu oraz optycznemu. Te dwa ostatnie służą oczywiście do przetworzenia wychodzącego sygnału w zewnętrznym DAC-u. I o ile podłączenie takiego DAC-a do podstawowego Node'a ma wiele sensu, to w X nie jest już to tak oczywiste. W jubileuszowym modelu zastosowano bowiem lepszy przetwornik cyfrowo-analogowy, którego układ oparto na kości ES9028Q2M od Sabre. Sygnał więc jest już na starcie całkiem nieźle dopieszczony. W moim odczuciu na plus zmienia się scena i szczegółowość odsłuchu względem wersji podstawowej. Ale wracając, do NodeX podłączyć możemy zarówno źródło analogowe, jak i optyczne, dzięki portowi MicroToslink. Ponadto Blue Sound odtworzy nam pliki z nośnika USB, a przy pomocy złącza HDMI i ARC podłączymy do niego także telewizor. Ponadto bezpośrednio do Blue Sounda możemy podłączyć subwoofer dzięki dedykowanemu wyjściu. Wszystkim jesteśmy w stanie zarządzać w genialnej aplikacji BlueOS, która w intuicyjny, szybki i przejrzysty sposób prezentuje nam opcje zmiany i dostosowania źródeł. Dzięki niej jesteśmy też w stanie skonfigurować NodeX w naszej sieci Wi-Fi. Po przyłączeniu zyskujemy dostęp do AirPlaya 2, Spotify Connect, Tidal Connect oraz radia internetowego. Urządzenie posiada także dwukierunkowego Bluetootha opartego na kodeku aptX. Nie tylko będziecie mogli odtwarzać dźwięk z telefonu na Blue Soundzie, ale także możecie przez niego przesyłać audio do słuchawek czy głośników bezprzewodowych. Podsumowując, myślę, że NodeX powinni rozważyć nie tylko fani marki, ale także i ci melomani, którzy chcą mieć w swoim systemie jakościowy streamer. Dodatkowa opcja podłączenia wielkojackowych słuchawek aż prosi, żebyście sprawdzili to urządzenie w konfiguracji nausznej podczas odsłuchu w naszych salonach Top Hi-Fi and Video Design. Czekamy na Was. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie www.tophi-fi.pl, gdzie na bieżąco publikujemy testy, artykuły i poradniki. W poszukiwaniu wiedzy sprawdźcie też inne filmy na naszym kanale. A jeśli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. A jeśli mieliście okazję posłuchać Node'a czy NodeX, podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Czekamy też na informacje od Was, jakie urządzenia z naszej oferty chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach.
Na dzisiaj to wszystko, ale obiecuję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.